Siemanko, Siemanko, witam nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj, dla tych, którzy grają w gry, i dla całej reszty, którzy w gry nie grają, a nie wiedzą, jak kopać bitcoiny, w sensie kryptowalutę, będzie poradnik. Poradnik ma być szybki, więc nie będę za dużo gadał i nie będę tłumaczył, bo mi się nie chce, to będzie na kolejnych odcinkach. Tak samo jak Was coś interesuje, to możecie napisać w komentarzu, o czym mogę zrobić następny odcinek, bo w sumie. Interesuje się tym bardzo dużo i wiem, sporo, więc mogę Wam potem pokazać jeszcze różne inne rzeczy, w co inwestować, jak inwestować, i tak dalej, jeżeli chodzi o kryptowalutę, ale dzisiaj stricte odcinek z tego, jak kopać i odpalić sobie na przykład na komputerze, bo sobie normalnie gracie, macie tam jakąś kartę fajną, graficzną i chcecie coś pokopać i zarobić, no to jedziemy. Po pierwsze, żeby. Cokolwiek zarobić i cokolwiek wykopać, potrzebujecie portfel. Więc pierwsza stronka oficjalna, tu będą same oficjalne źródła, żeby nie było jakiejś lipy, że ktoś jakieś wirusy inne pierdoły, więc będzie tylko z oficjali. Logiczne nie będzie żadnych linków, ani tak jak niektórzy robią, wrzucają coś na jakieś yy, różne dziwne strony do pobierania. Dają link w opisie i każą wam ściągać. Nie, niechuja. Tu będzie wszystko zrobione. Na oficjalnym, na oficjalnych źródłach, więc zaczynamy od portfela. Na początek polecam. Normalnie kryptowalutę każdą, jaka jest, oddzielną, powinno się trzymać na jakimś oddzielnym portfelu na komputerze, nie w internecie, czyli nie trzymajcie po pierwsze kryptowaluty na jakichś, powiedzmy, giełdach. To jest bez sensu. I w necie tylko na portfelach, na kompie, telefonie, ewentualnie na takim pierdolniku. Ja to łopatologicznie językiem będę mówił, który wygląda jak USB. Kosztuje 600 i tam też można kryptowaluty mieć. W każdym razie nieważne. Jedziemy z Jacksem, bo na początek on jest najlepszy, najbardziej łopatologiczny. Ściągacie go. Ja go nie będę ściągał, bo go mam, pokażę wam, jak on wygląda. Tam się klika dalej, dalej, dalej. I potem. Generuje, zaznaczacie sobie, jakie chcecie, po prawej będziecie mieli do zaznaczenia, jakie chcecie mieć portfele, i potem, jak nie zaznaczycie sobie ich w trakcie instalacji, to zawsze możecie wejść tutaj w zakładkę i dodać portfele do kolejnych kryptowalut. Trochę ich jest, aczkolwiek wiadomo, nie są wszystkie i, i tak. I teraz tak, jak już macie swoje portfele i zaznaczyliście sobie, że chcecie mieć portfel do Zcasha. Aktualnie najbardziej się opłaca go kopać i daje najwięcej hajsu, więc do komputerów, które nie są koparkami typu z kartami graficznymi, 1080, 1080 i 1070, nawet od 950, zaczynając, bo tam też już można jakieś, jakiś hajs wykopać, to Zikesh jest najlepszy. Nie wiem czemu, ale tak, więc poradnik będzie o Zikeshu. Kopiujecie sobie to, bo to jest adres waszego portfela. Jedziemy dalej. Drugą opcją tu już będę ściągał, żeby wam pokazać co i jak. E, wpisujecie sobie albo nie wpisujecie FUBFZKES CUDA, czyli CUDA Miner. E, wchodzimy na Bitalka, najbardziej chyba znany portal, jeżeli chodzi o e, to co się dzieje w ogóle z kryptowalutami, w główny wątek i tutaj jest e, opcja do pobrania pod Linuxa, Windowsa i całą resztę. Ściągamy e, zawsze najbardziej aktualny. Miner jaki jest? Jak już go mamy, ja już go pobierałem, więc. Wiecie, wiecie, ale muszę Wam pokazać. I ustawianie kopania jest w chuj łatwe. Wchodzimy sobie w to. Edytuj. Tutaj wklejamy ten portfel, który mieliśmy, który jest nasz. Po kropce wpisujemy sobie. Jaja. Ja. Wpisujemy sobie nazwę swego użytkownika, może być cokolwiek. Więc ja sobie wpiszę jajami o matę, bo mogę, czemu nie. I ogólnie, znaczy może inaczej, ja jeszcze wam pokażę pewien patent i dam wam ustawienia od swojego, tego co ja mam ustawionego. Ja tutaj troszkę inaczej mam poustawione. Więc to wam akurat w opisie dam. Będzie prościej. More time. Się pogubiłem. To akurat to będziecie mieli w opisie. To jest adres, pula, do którego się podczepiamy, żeby kopać. To też za sekundkę pokażę, żebyście wiedzieli, ile zarabiacie, w jakim tempie i tak dalej. To jest adres waszego portfela, na który będziecie kopać. To jest wasza nazwa użytkownika. Reszta w sumie jest bez znaczenia. Jak ktoś będzie się bardzo chciał dowiedzieć, to w Helpie ma wszystko opisane. Dobra. Jeszcze raz. Kopiujemy portfel. A ja tutaj akurat mam już swój portfel, no bo wiadomo, w końcu no, kopię, więc. Zapisujemy. I robimy taki patent, jak. Klikamy to dwa razy. I już się zaczęło kopać. I jest fajnie. I teraz żeby było wiadomo, ile już macie pieniędzy i żeby było wiadomo, znaczy prędkość kopania tu będzie napisana. Będzie też napisana temperatura karty graficznej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale żeby sprawdzić sobie to tak jakby na podglądzie na żywo, chodzicie sobie na stronkę Zcash Flaypool. znaczy w sumie to jest ten pool, pod który się podczepimy, podczepimy. można tutaj kopać te i Zcash. ponieważ kopiemy Zcash no to tu, tu wklejamy swój, swoją nazwę portfela, robimy tak i tu mamy wszystko napisane. I teraz tak, to są pieniądze, które możecie wypłacić, to są pieniądze, które tak jak znaczy pieniądze no kryptowaluta którą tam powiedzmy e, sobie kopiecie tu będzie rosnąć tu będzie spływać potem polecam wyłączyć jak chcecie wypłacić pieniążki to polecam pieniążki krypto e, to polecam po prostu wyłączyć poczekać aż ta kwota spłynie tutaj całość i w settings sobie możecie ustawić e, od ilu chcecie żeby wypłacało w sensie można minimum jest 0.001 ja polecam ustawić sobie 0,005 mam ustawione, bo chcę, żeby mi to szybciej spływało taka jest prowizja, więc polecam ustawić 0, powiedzmy 01 na tej zasadzie. Maila nie musicie wpisywać, ale żeby jakiekolwiek zmiany zastosować, tutaj musicie wpisać swoje IP, żeby było potwierdzeniem, że to jesteście wy. To jest proste jak budowa cepa. No i tyle, i na tym polega w sumie kopanie. E, tylko od razu mówię, że podczas kopania to sobie nie za bardzo pogracie, e, nie za bardzo cokolwiek porobicie, A, aczkolwiek ja na przykład jeszcze podczas kopania renderuję odcinki, śpię i chodzę do pracy, więc jak ktoś wychodzi do szkoły, czy nie wiem, do pracy, czy coś, zawsze może sobie zostawić komputer włączony. Polecam na godzinkę zostawić włączone kopanie, żeby zobaczyć, jaką temperaturę wam mniej więcej osiągnie. E, Oparki zwykle chodzą na około 49-50 stopniach. Ja mam na karcie ustawione 70, znaczy zwykle 73 stopnie Celsjusza <grym> i szczerze mówiąc. No tyle. Co mogę wam powiedzieć? Karty graficzne są przystosowane do tego, żeby chodził na wysokich. na wysokiej temperaturze przy grach będzie prawdopodobnie. Komputer tak jest jeszcze bardziej obciążony, bo kopanie. Obciąża tak jakby memory kloka, czyli pamięć karty graficznej, a w grach macie obciążoną i pamięć, i całą resztę, wszystko. I to nie jest tak, że jak sobie gracie, to ta karta graficzna działa stabilnie, tylko zwykle jest tak, że ona. Raz jest mniej więcej mniej FPSów więcej, to wszystko jest dlatego, że powiedzmy karta graficzna tu musi Wam coś przyrenderować, tu się coś dzieje i tak dalej korzysta z, tak jakby z całego swojego tam zasobu różnych dziwnych rzeczy, o patologicznym językiem mówiąc i szczerze mówiąc przy kopaniu ta karta graficzna wbrew pozorom jest mniej obciążona niż przy graniu, więc e, dużo osób twierdzi, że, mm, że przy kopaniu można spalić kartę graficzną, co jest główną prawdą, bo w prostym, w prostym języku można podkręcić sobie kartę graficzną e, i ona i tak spokojnie będzie żyła, nic jej się nie stanie, więc e, tak samo jak mówienie, że kopać się już nie opłaca, więc to teraz sobie od razu Wam pokażę kalkulator. Wpisujecie sobie kalkulator kryptowalut. Będę używał najprostszego, żeby mniej więcej pokazać co i jak. Jak ktoś mówi, że się nie opłaca kopać, to nawet się opłaca kopać na stacjonarnych komputerach. I tutaj za przykład zrobimy sobie mnie teraz aktualnie. 415 soli. Robimy tak na Zcashu. Aktualnie mój komputer, powiedzmy, i tak ciągnie mniej. Ale wpiszmy sobie 303 W, to możecie sobie na każdej stronce, gdzie macie kalkulator poboru prądu i tak dalej, obliczyć. Płacę za prąd, zawyżmy to do 10 centów, chociaż wiadomo, że do końca tak nie jest. Wspólnie chcę, będzie 1%. Czyli miesięczny profit na czysto, podjęciu prądu, to jest to jest przykład i tak, i tak. 221 dolarów, z czego prąd mnie kosztuje 21,82 dolara. Gdybym miał prąd za darmo, to miałbym 40 powiedzmy 3 dolary miesięcznie z samego kopania. Trochę jest to przekręcone, bo zwykle kopię mi z prędkością 450, 460 soli na sekundę, jak podkręcę czy tam h na sekundę, jeden chuj, to jest to samo. Jak podkręcicie sobie Kartę graficzną ja na swojej podkręcony maksymalnie, tylko że ja komputera nie włączam nie od dwóch miesięcy, więc e, więc ta, ja nie, nie podkręcam, bo ja jeszcze na tym gram, renderuję i robię różne dziwne rzeczy. E, jak podkręcałem kartę, było 550. No to przy 450 powiedzmy, że jest tak. To jest 25 na czysto. Przy 550 jest 35 na czysto, już e, tylko że tu wtedy. Ania. No, moc jest powiedzmy, będzie trochę wyższa. Będzie mniej więcej tak. E, no i tyle. I w sumie to jest tyle na temat kopania. Wyrobiłem się w 10 minut, więc szybki poradnik. A następne poradniki już będą mm, jakby bardziej konkretne na temat tego, co robić z tym pieniędzmi, e, bo nie trzeba tego albo jak je wypłacić, bo są kantory, są bankomaty, e, różne dziwne inne rzeczy, e, że można wypłacać sobie spokojnie tą kryptowalutę na pieniądze. Takie fizyczne jest milion pięćset sposobów, więc poradniki a propos wypłaty pewnie będą. Pewnie będą co z tymi pieniędzmi robić, bo ja na przykład ich nie wypłacam. Ja sobie wrzucam je na giełdę i sprawdzam, jakie, w jakie kryptowaluty opłaca się inwestować i już wielokrotnie, zresztą nawet na live pokazywałem, że kupiłem jedną kryptowalutę po 20 centów i ona już kosztowała 80 centów. I wbrew pozorom to jest dosyć sporo, bo inwestując 40 dolarów, a nawet 30 dolarów, które wykopiecie w przeciągu miesiąca, jesteście w stanie z tego zrobić w przeciągu miesiąca następnego, następne 30 plus jeszcze na. Inwestując to 400% normy, czyli jeszcze, jeszcze więcej, bo byłoby to jakieś 120 dolarów. Z tego się już zaczynają robić porządne pieniądze, a póki można inwestować na giełdzie, a można. I jest to dosyć proste teraz, bo nie ma samych wariatów, którzy się na tym znają. Tylko 95% ludzi, którzy inwestują na giełdę, to jest dlatego, że im znajomy powiedział, albo, e, albo dlatego, że o, chcą sobie sprawdzić. E, nie znają kryptowalut, nie wiedzą, jak robić research i tak dalej, bo każda kryptowaluta powiedzmy odpowiada za co innego. To teraz aktualnie pieniądze jest bardzo łatwo zrobić. Wiadomo, nie staniecie się milionerami w miesiąc, ale można sporo zarobić, i pewnie o tym też będą poradniki. Jak będziecie chcieli jakieś jeszcze poradniki, to zapraszam do komentowania i napisania tego w komentarzu co chcecie, żeby było następne, a ja przeplatając gry gameplaye i moje streamy pewnie będę robił jeszcze poradniki o kopaniu krypto, po czemu nie? A poza tym jak spędzam po kilka godzin dziennie na, w tym temacie, to o ja tą wiedzą mogę się podzielić. No dobra, ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam i widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.